Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13 od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 17 oraz w sobotę od 8 do 13.
Poprzednie odsłony akcji Łączy nas jeden cel udowodniły, że mieszkańcy Kutna chętnie wspierają osoby, które potrzebują pomocy. W maju ruszy trzecia edycja wydarzenia. Po sukcesie poprzednich edycji akcji Łączy nas jeden cel, Przemysław Tobolczyk postanowił zorganizować trzecią odsłonę wydarzenia. Teraz gramy tak zwane doposażenie sprzętu rehabilitacyjnego tutaj dla niezabudki, bo jest to sprzęt widoczny, realny i przede wszystkim namacalny, tak? Więc jak osoby, które wspierają akcję, pomogą w różny sposób, będą widziały, że ten cel miał ręce i nogi, tak? Czyli on był widoczny dla wszystkich. Wychowankami ośrodka Niezabudka są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które nie mogą realizować obowiązku przedszkolnego i szkolnego w publicznych placówkach. Ten sprzęt rehabilitacyjny jest bardzo nam potrzebny ze względu na to, że z tego sprzętu korzysta bardzo wiele dzieci codziennie. Więc ten sprzęt, wiadomo, ma swoją wytrzymałość, swoją trwałość. Staramy się naprawiać sukcesywnie ten sprzęt, ale z czasem niestety musimy go wymieniać. Ze środków zebranych podczas akcji Łączy nas jeden cel, między innymi zostanie naprawiona bieżnia. I są to sprzęty, które po prostu są używane przez naszych podopiecznych praktycznie codziennie i pomagają nam w realizacji naszych celów założonych przez nas, przez fizjoterapeutów, przez lekarzy, dzięki którym możemy po prostu dbać o utrzymanie stanu funkcjonalnego naszych podopiecznych, jak również utrzymanie ich sprawności ogólnej. Organizatorzy akcji poszukują sponsorów i darczyńców, którzy pomogą tym, którzy pomocy potrzebują najbardziej. Staram się stworzyć tutaj tą akcję dużą, żeby pomóc, tak? Żeby zakupić ten sprzęt, żeby te dzieci miały na co dzień to, tego, co potrzebują, tak? Żeby nie musiały tutaj przychodzić na tą siłownię i tak naprawdę, bo każdy dzień dla nich jest stracony, tak? Więc dzień bez sprzętu tak naprawdę dniem stracony, więc te dzieci muszą pracować, a ten sprzęt musi być sprawny, więc po to jest akcja Łączy nas jeden cel. 12 maja zorganizowany zostanie turniej charytatywny w piłkę halową Kopiemy dla Niezabudki. Finał akcji zaplanowany jest na niedzielę 13 maja w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. Jazda motocyklem sprawia wiele przyjemności. Ważne jednak, by była zgodna z przepisami, zwłaszcza tymi, które dotyczą ograniczeń prędkości. Kutnowscy policjanci radzą, jak jeździć, by nie zakończyć sezonu, zanim na dobre się rozpocznie. Coraz ładniejsza pogoda zachęca motocyklistów do pierwszych przejażdżek. Kutnowscy policjanci radzą, jak jeździć, by nie zakończyć sezonu, zanim na dobre się rozpocznie. Przede wszystkim zadbajmy o własne bezpieczeństwo, a więc motocykliści również powinni w jakiś sposób być bardziej widoczni na drodze, powinni zakładać kamizelki odblaskowe, wówczas niewątpliwie ten kierowca ma możliwość ich szybciej zauważyć. Motocykliści powinni również zwrócić uwagę na to, że nawierzchnia po zimie drogi nie do końca jest idealna. Może się pojawić niespodziewanie wyrwa, dziura w drodze, która może spowodować duże zagrożenie i może doprowadzić do tego, że będziemy mieli zdarzenie drogowe. Jazda motocyklem sprawia wiele przyjemności. Ważne jednak, by była zgodna z przepisami, zwłaszcza tymi, które dotyczą ograniczeń prędkości. Jej niedostosowanie do warunków panujących na drodze jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków. Niewątpliwie większą ilość zdarzeń odnotowujemy teraz, kiedy się rozpoczyna sezon, bo właśnie motocykliści zapominają o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa, chcą jak najszybciej rozpocząć ten sezon i nacieszyć się tym jazdem na motocyklu. No i niestety właśnie zauważamy, że w tym okresie pierwszym wiosennym tych zdarzeń z udziałem motocykla jest znacznie więcej niż w normalnym sezonie. W ubiegłym roku w województwie łódzkim doszło do 216 wypadków z udziałem motocyklistów. 17 zginęło, a 199 było rannych. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. Starostwo powiatowe w Kutnie rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu Lew Kutnowski. 3 kwietnia rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu pod nazwą Lew Kutnowski. Konkurs ten daje możliwość uhonorowania nowoczesnego rolnictwa oraz tych osób, które dzięki pomysłowości i wytrwałości rozwijają swoje gospodarstwa i firmy. Dbają o środowisko, kreując przy tym pozytywny wizerunek wsi. Kto może zgłaszać? Jak zwykle mogą to być firmy, instytucje bankowe, placówki doradcze, również instytucje takie jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, sołtysi, wójtowie, prezydenci, burmistrzowie, również radni. Padały takie pytania, czy radny może zgłaszać kandydatów. Jeszcze tak nie mieliśmy w poprzednich edycjach. Mam nadzieję, że w tym roku będą takie zgłoszenia i zapraszam do zgłaszania kandydatów. Celem konkursu jest promocja rozwoju gospodarstw rolnych i firm z terenu powiatu, osiągnięć zawodowych i społecznych rolników i przedstawicieli firm,
przedsięwzięć innowacyjnych i ekoinnowacji służących ochronie środowiska i opartych na wykorzystaniu lokalnego potencjału. Zapraszamy do nas do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, który prowadzi nadzór nad konkursem i udziela wszelkich informacji dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej. Regulamin, kartę zgłoszeń oraz deklarację uczestnictwa można pobrać na stronie Starostwa Powiatowego w Kutnie, powiatkutno.eu, w zakładce Lew Kutnowski. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. Kutnowski Szpital Samorządowy przystąpił do programu akredytacji szpitali przy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Kutnowski Szpital Samorządowy przystąpił do programu akredytacji szpitali przy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Akredytacja nadawana jest przez ministra zdrowia. Mamy podpisaną umowę z Centrum Monitorowania Jakości na przygotowanie do otrzymania certyfikatu akredytacji szpitali i będziemy się przygotowywać, będą do nas przyjeżdżać, szkolić, wprowadzać, będziemy wszystko robić wspólnie. Zakończy się to audytem zewnętrznym i wysłaniem wniosku do ministra zdrowia o akceptację. Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej, akredytacja zaczęła być postrzegana jako jeden z elementów wyróżniających szpital na rynku usług. Szpital dostanie taki już glejt, że tak powiem, jakości od samego ministra zdrowia. Trochę to się różni od dotychczasowego ISO, które mamy, ale to jest ten najwyższy taki poziom jakości, jakie mają szpitale w Polsce. Otrzymanie certyfikatu z Centrum Monitorowania Jakości daje szpitalowi możliwość wyższego punktowania procedur medycznych, które placówka będzie realizować, a co za tym idzie, szpital ma szansę na otrzymanie wyższego kontraktu. Przewidywany czas zakończenia wszystkich procedur akredytacyjnych to 1,5 roku. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do ośrodka Niezabudka mogły porozmawiać ze specjalistami zatrudnionymi w placówce podczas dnia otwartego. 10 kwietnia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Niezabudka zorganizowany został dzień otwarty. Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do ośrodka mogły porozmawiać ze specjalistami zatrudnionymi w placówce i zobaczyć, jak w praktyce wygląda praca z wychowankami. Pokazujemy nasz dzień codzienny. Robimy to, co zawsze robimy, to znaczy prowadzimy edukację z dziećmi, prowadzimy dogoterapię, prowadzimy rehabilitację ruchową. Po prostu dbamy o nasze dzieci i staramy się, żeby rozwijały się jak najlepiej w swoim tempie, zgodnie z własnymi możliwościami i potrzebami. Wychowankami ośrodka są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które nie mogą realizować obowiązku przedszkolnego i szkolnego w publicznych placówkach. Podczas dnia otwartego zainteresowani rodzice mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach z kynoterapii, której celem jest usprawnianie koncentracji oraz ćwiczenie pamięci u dzieci. Kynoterapia jest to terapia właśnie przy pomocy wyszkolnego psa terapeutycznego. W tej chwili właśnie odbywają się zajęcia, tak jak wspomniałam, z kynoterapii. Zajęcia, gdzie właśnie takim motywatorem do zajęć jest mój pies. Pies odpowiednio wyszkolony. Dzień otwarty w ośrodku Niezabudka organizowany jest raz w roku. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. Klimatyczny hotel Rondo to wspaniałe miejsce na wyjątkowe koncerty. Najbliższe muzyczne spotkanie już 25 maja. Bilety dostępne rzecz jasna w hotelu Rondo. Koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Korzyckiego otworzył cykl muzycznych spotkań w hotelu i restauracji Rondo. Kolejny koncert już odbędzie się 25 maja. Koncert Pawła Wójcika z Płocka. Paweł Wójcik jest bardzo związany z Kutnem, o czym szeroko opowiada, więc tym bardziej będzie nam miło pana Pawła gościć. Kurują co koły, na których nie stoi już nikt. Świat. A przecież mi żal, że nad naszym zwycięstwem nie jedny. Pomysł na organizowanie koncertów w hotelu wyszedł od samych gości. Nasze wnętrza, piwniczne wnętrza i takie klimatyczne wnętrza, które
niestety nie mieszczą może takiej liczby osób, ale są bardzo klimatycznymi i też potrzebujemy takich koncertów w naszej restauracji. Bilety na kolejne muzyczne spotkania będą dostępne w hotelu Rondo. Już dłuższy czas jesteśmy związani z bluesem i jazzem, więc myślę, że w tą stronę też będziemy iść, aczkolwiek dzisiejszy koncert jest także dowodem na to, że będą to różnorakie klimaty. Wybacz się, piechocie, że tak nie rozumiem czasami bez tchu. My zawsze w pochodzie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od psu. Dla Wiadomości Dnia Radosław Wąs. Mariola Grodnicka, prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego, a także prezes Telewizji Kutno, odebrała nagrodę w plebiscycie Człowiek Roku 2017 w kategorii biznes. 9 kwietnia w Fabryce Wełny w Pabianicach miało miejsce podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie Człowiek Roku 2017. Jedną z wyróżnionych osób była prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego oraz Telewizji Kutno, pani Mariola Grodnicka. Wszyscy laureaci konkursu Człowiek Roku otrzymali statuetki. Miałam tę przyjemność znaleźć się wśród osób wyróżnionych. Pani prezes otrzymała nagrodę w kategorii biznes na obszarze powiatu kutnowskiego oraz wyróżnienie na stopniu wojewódzkim. To wyróżnienie jest podsumowaniem zarówno mojej pracy, jak i pracy mojego zespołu, który wspomagał mnie tutaj w osiąganiu moich celów zawodowych. Dla Wiadomości Dnia Paweł Albiniak. W centrum miasta wybudowano parking, z którego mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie. Już dziś mieszkańcy Kutna będą mogli korzystać z nowo wybudowanego parkingu w centrum miasta. Wykonane zostały tam miejsca dla 300 pojazdów, które zostaną wyłączone ze strefy płatnego parkowania. Budowa tego obszaru związana jest z modernizacją rynku Zduńskiego oraz Placu Wolności, na którym to przewiduje się projekt podziemnego parkingu. Dla Wiadomości Dnia Paweł Albiniak. Znani czytają poezję. To cykl, w którym ludzie filmu i kultury czytają wybrane utwory poetyckie w Kutnowskiej Bibliotece. Tym razem gościem spotkania będzie Małgorzata Pieczyńska, a wejściówki do odbioru w czytelni biblioteki. Już 15 kwietnia w Kutnowskiej Bibliotece poezję będzie czytała Małgorzata Pieczyńska, znana aktorka filmowa i teatralna. Wejściówki do odbioru w czytelni biblioteki. Jako ciekawostkę powiem, że Małgorzata Pieczyńska jest ambasadorką jogi w Polsce. Oczywiście zapraszamy wszystkich tych, którzy ciekawi są gwiazd, ale również miłośników dobrej poezji. Spotkanie 15 kwietnia o godzinie 16. Dla Wiadomości Dnia Radosław Wąs. Mieszkańcy Kutna mogli porozmawiać z autorami monografii pod tytułem Polacy nic się nie stało. Patriotyzm oczami młodzieży. Podczas spotkania autorskiego zorganizowanego w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie. We wtorek 10 kwietnia w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie zorganizowane zostało spotkanie autorskie z uczniami 1 Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie, którzy napisali monografię pod tytułem Polacy nic się nie stało. Patriotyzm oczami młodzieży. W książce zawarte jest 16 artykułów uczniów 1 Liceum Ogólnokształcącego PUL Liceum Mundurowego Kutnowskiego na temat właśnie współczesnego postrzegania patriotyzmu. Oczywiście w nawiązaniu do historii, bo tak należy i od tego nie uciekniemy, wręcz ta historia i ten wątek jest wyeksponowany. W każdym artykule zawarte są wnioski i spostrzeżenia licealistów na temat budowy współczesnej definicji patriotyzmu. Tytułem mojego artykułu był Bohater, patriota, idol. Chciałam przede wszystkim opisać w nim ludzi, których powinniśmy szanować, których powinniśmy podziwiać. Pokazać zbiór jakby zasad, które powinny takie osoby reprezentować. Przede wszystkim chciałam zaznaczyć, że tak naprawdę od małego dziecka mamy kontakt, tak jakby styczność z tymi słowami. Każdy z nas już za dzieciaka miał tak naprawdę jakiegoś swojego idola, jakiegoś swojego bohatera. Mój artykuł dotyczył tak naprawdę życia codziennego każdego z nas, ponieważ był to patriotyczny savoir vivre. Czyli było to po prostu zachowanie każdego człowieka, który uważa się za patriotę. Interesuję się patriotyzmem. Zawsze od dziecka interesowałem się, skąd się bierze, co to jest za pojęcie. I chciałem się rozwinąć i wypowiedzieć na ten temat, co widzę w teraźniejszości. Jak to wygląda dzisiaj wśród młodzieży, wśród dorosłych, jakie są różnice.
jak można to zmienić. Po spotkaniu przedstawiciele liceum mundurowego przygotowali dla uczniów szkół podstawowych konkurs pod tytułem Polak to brzmi dumnie. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Budzić się z motywacją, a zasypiać z satysfakcją. Takie było główne hasło warsztatów w Kutnowskim Domu Kultury. Motywacja to siła do działania, to dzięki niej osiągamy sukces. Właśnie motywacji były poświęcone warsztaty w Kutnowskim Domu Kultury. Spotkanie składało się z dwóch części. Wykład Moniki Mularskiej-Kucharek i pogadanka Michała Wiśniewskiego. Dlaczego jestem zmotywowany całe życie? Połączenie tego wykładu, który przygotowała Monika, z tą historią, prawdziwą historią, o której powiedział Michał, wydaje mi się, że jest takim naprawdę najlepszym przykładem, najlepszym montażem, najlepszym sposobem na to, żeby trafić do młodzieży. O motywacji w planowaniu kariery, o jej sile i mechanizmach młodzież dowiedziała się z części teoretycznej. Takie pokazanie im tego, zarówno od strony takiej psychologicznej, że właśnie mają wpływ na to, co w tym życiu może się zdarzyć, jak również posłuchanie kogoś, czyli odwołanie się takiego doświadczenia, powoduje, że to przynosi lepszy efekt. Szczególnie w przypadku ludzi młodych. O tym, jak wygląda to wszystko w praktyce, opowiedział Michał Wiśniewski. Tylko z pozytywnym nastawieniem jesteśmy w stanie przenieść góry. Dla jednego to będą Himalaje, dla drugiego to będzie górka, nie wiem, wybrzuszenie po prostu w terenie. To jest bez znaczenia. Gdzieś musimy sięgać, coś musimy realizować. On jako wychowanek domu dziecka był osobą, która była skazana raczej na niepowodzenie, natomiast pokazał, że warto marzyć i warto wykazać się determinacją w działaniu, sięgać po realizację założonych celów. Ta rozmowa miała pokazać młodym ludziom, że da się sięgać wyżej i że motywacja nie jest pustym psychologicznym terminem. W spotkaniu uczestniczyła głównie młodzież, choć byli też inni. Najważniejszy jesteś ty. To właśnie ci, którzy wchodzą w dorosłe życie, byli dziś najważniejsi. Oni po prostu oczekują, są ciekawi takich osobowości. Chcieliby pewnie popatrzeć, podpatrzeć, posłuchać na żywo, jak to wygląda, jak wyglądają te ich historie. A w tych historiach chodzi o to, by zniechęceni motywację odnaleźli i wyciągnęli wnioski. Motywacja to jest coś, co daje nam taką chęć i energię do działania i my potrzebujemy motywacji. Natomiast skupiliśmy się bardziej na tym, żeby pokazać, jaka jest rola motywacji wewnętrznej. Nigdy nie uważam, że mam problemy. To są wyzwania, które stoją przede mną i staram się problemy traktować z założenia, podmieniać to słowo na wyzwania. Ważne, by budzić się z motywacją, a zasypiać z satysfakcją. Spotkania jak dzisiejsze będą organizowane częściej, a organizatorami był Powiatowy Urząd Pracy i Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Dla Wiadomości Dnia Radosław Wąs. Kutnowcy funkcjonariusze zorganizowali dla najmłodszych mieszkańców pokaz sprzętu policyjnego oraz spotkanie z technikiem kryminalistyki. W ramach prowadzonych działań profilaktycznych dla dzieci we wtorek 10 kwietnia kutnowscy funkcjonariusze zorganizowali na Placu Zduńskim pokaz sprzętu policyjnego. Dzieciaczki mogą zapoznać się właśnie z radiowozami, mogą również poznać pracę technika kryminalistycznego, bo dzisiaj jesteśmy również tutaj na miejscu z technikiem kryminalistycznym, który pokazuje dzieciom, jak się zabezpiecza ślady. Mogą sobie zrobić przykładowo odciski linii papilarnych, no i zapoznać się z pracą policjanta, jak ona wygląda, porozmawiać z policjantami. Porozmawiać z dzielnicowym. Najwięcej emocji wzbudziły radiowozy, do których najmłodsi mogli wsiąść i przekonać się, jak głośno wyją syreny. Mi się podoba ten radiowóz, ale na bardziej by została lepiej tajniakiem. Tajniakiem, czyli chciałabyś pracować w policji? Tak, ale by na bardziej chciałam być agentką taką. Mi się najbardziej podobało tamten samochód i ta wielka ciężarówka jakaś, ale to jest policyjna, już wiem. Już wiem, że takie tam tutaj się oczyszcza ślady. Tu? A chciałbyś zostać policjantem? Tak. Bo ja mam takie coś podobnego do policjanta, ale to jest taka kamizelka. Pojazdy. Byłaś w jakimś? Tak. I co robiłaś? Fajne rzeczy. A jakie? Udawał mu, że prowadzę, byłam z tyłu, a potem byłam z przodu na innym miejscu. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. By uchronić przed zniszczeniem dokumenty i zdjęcia z przeszłości, biblioteka połączyła siłę z Archiwum Państwowym. Przed zapomnieniem i zniszczeniem pamiątek przeszłości uchronić ma projekt Cyfrowe Kutno. Powstaje baza dokumentów historii naszego regionu.
Będzie można uzyskać dostęp do ważnych dokumentów, fotografii czy map w formie cyfrowej. Jeśli my nie będziemy tego robić, nie będziemy uświadamiać, że bez przeszłości nie ma przyszłości i ta nasza tożsamość narodowa jest bardzo ważna, no to nie będzie dobrze, tak? To nie wróży nic dobrego na przyszłość. Jest to wspólny projekt biblioteki i archiwum państwowego. Taki dostęp do form elektronicznych powoduje, że właściwie każdy w odległym miejscu w Polsce i na świecie może sobie kliknąć i wejść, poszukać tego, co akurat jest mu potrzebne. W tej chwili trwa skanowanie materiałów. Mamy ten zbiór związany z naszym regionem, który możemy pokazać, tak, możemy zaprezentować gdzieś w szerszej publiczności, a nie tylko po to, żeby on tutaj był przechowywany. Cyfrowe Kutno to projekt wpisujący się w obchody stulecia niepodległości. Także i Państwo mogą współtworzyć projekt, zgłaszając się do biblioteki bądź archiwum z dokumentami, które przedstawiają wartość historyczną. Jeżeli my tego nie zapiszemy w formie elektronicznej, to nie zostanie żaden ślad po naszej działalności. A to wszystko to jest historia. Te lokalne działania, te ruchy, to co się dzieje na bieżąco, to co się działo już pół roku temu, to historia. Wszystkie dokumenty po zeskanowaniu zostaną Państwu zwrócone. Dla Wiadomości Dnia, Radosław Wąs. Strażacy z kutnowskiej jednostki w ostatnim czasie interweniowali w sprawach palących się łąk. Zwracajmy szczególną uwagę na obszary niezagospodarowane i informujmy służby, gdy zauważymy istniejące zagrożenie. W okresie wiosennym wszystko budzi się do życia. Niestety uschnięta roślinność w tych wysokich temperaturach stwarza ogromne zagrożenie. Wraz z dodatkowym czynnikiem, jakim są śmieci, istnieje duże prawdopodobieństwo powstania pożaru, który na dużej otwartej przestrzeni potrafi w kilka minut roznieść się na dużą odległość. Do takich przypadków doszło już w naszym powiecie. W ostatnich dniach odnotowaliśmy aż 8 pożarów suchej trawy, pozostałości po zimie roślinności. Były to pożary na ulicach Paderewskiego, Polnej, Józefów, miejscowości Wola Kałkowa, Krośniewice, Młogoszyn. Chciałbym zaapelować o zwrócenie uwagi na te pozostałości roślinne, które dość szybko te pożary nam się rozwijają ze względu na wiatr, tak? Tworząc dość duże zagrożenie. Największa powierzchnia, jaka się spaliła, to była w Mogoszynie około 0,5 hektara i na ulicy Paderewskiego około hektara. Udział brały zastępy z JRG, jak i również z OSP. Dołączamy się do apelu i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach niezagospodarowanych o wysokiej i gęstej roślinności. Jedna iskra, jeden niedopałek może doprowadzić do tragedii. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. W Starostwie Powiatowym odbyła się 50. nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Kutnie. Radni powiatowi nie podjęli uchwał ani w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, ani zmian w budżecie na 2018 rok. Podjęcie uchwał wiązało się z przekazaniem pieniędzy na niektóre szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski, a także na inwestycje drogowe w powiecie. Pomimo dyskusji radnych, ostatecznie Rada Powiatu nie podjęła uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej. 9 radnych było za i 9 przeciw. Uchwały zmieniającej budżet również nie podjęto. Tutaj 9 radnych było za, a 10 przeciw. Radni wskazywali na konieczność dłuższej dyskusji nad inwestycjami drogowymi w poszczególnych gminach. Taka dyskusja miałaby się odbyć na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji albo na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Dla Wiadomości Dnia, Radosław Wąs. W lutym informowaliśmy o fuszerce drogowców na ulicy Podrzecznej. Magistrat zapowiedział, że wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania prac do końca maja bieżącego roku. Drogowcy rozpoczęli usuwanie niedociągnięć już w pierwszej połowie kwietnia. 5 grudnia ubiegłego roku zakończył się remont ulicy Podrzecznej. Prace obejmowały położenie nowych chodników oraz równej i szerokiej jezdni. Już po kilku miesiącach widać było jednak niedociągnięcia. Problem z prawie niewidocznymi znakami poziomymi na drodze zauważyli kutnowscy urzędnicy. Zostało to wymalowane, wiedząc doskonale, że nie spełni to absolutnie, nie wytrzyma to do wiosny, ale to ma wykonawca poprawić. Oczywiście wiedział, że będzie to musiał poprawić na własny koszt na wiosnę. Oznakowanie poziome powinno się raz do roku, w maju dopiero rozpoczynać się powinno to malowanie. Wtedy jest pewność, że trwałość tej farby wytrzyma cały sezon i będzie ułatwiać poruszanie się.
Magistrat zapowiedział, że wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania prac do końca maja bieżącego roku. Drogowcy rozpoczęli usuwanie niedociągnięć już w pierwszej połowie kwietnia. W 2017 roku miasto na znaki poziome przeznaczyło ponad 102 tysiące złotych. W roku bieżącym planowany jest wzrost kosztów o około 5 tysięcy. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. Już 10 osób zgłosiło się do Kutnowskiego Komitetu Obrony Bezrobotnych, który prowadzi nabór na darmowe wózki inwalidzkie oraz sprzęt rehabilitacyjny. W czerwcu Fundacja Hobbs Kalisza wspólnie z Fundacją Johnny and Friends ze Stanów Zjednoczonych planuje rozdać ponad 100 wyremontowanych wózków inwalidzkich oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. W akcję włączył się Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych. Zgłosiło się około 10 osób, które są w potrzebie właśnie o te wózki, gdzie żeśmy apelowali. Akcja Wózki dla Polski to część międzynarodowego programu realizowanego przez amerykańską fundację. Dzięki organizacji Johnny and Friends do Polski w ciągu kilkunastu lat trafiło kilka tysięcy sztuk sprzętu rehabilitacyjnego. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i na pewno przydadzą się te wózki osobom, dlatego że takie wózki są bardzo drogie. Takie wózki są około 7 tysięcy, a nie każdego jest stać, nie każdemu PCPR na cały wózek daje pieniążki, dlatego okazja jest dostania darmowego takiego wózka ze Stanów Zjednoczonych. Po pomoc może zgłosić się każdy. Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie ankiety, która dostępna jest na stronie internetowej Fundacji Hobbs. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. Gmina Krośniewice wprowadziła niedawno udogodnienia dla swoich mieszkańców. Za pomocą specjalnej aplikacji osoby mieszkające w Krośniewicach będą mogły być na bieżąco informowane, na przykład o zbliżających się zagrożeniach pogodowych. Gmina Krośniewice wprowadziła w swoim okręgu aplikację mobilną, dzięki której mieszkańcy będą na bieżąco informowani o różnego rodzaju utrudnieniach i zagrożeniach. Aplikacja ta pozwala na otrzymywanie przez użytkownika informacji na temat braku dostaw prądu, awariach ciepłowniczych czy remontach i utrudnieniach na lokalnych drogach. Dużym plusem aplikacji jest przesyłanie na bieżąco danych o stanie poziomu wód pobliskich rzek, czy wręcz zagrożeniach związanych z powodziami, podtopieniami oraz zbliżającymi się zjawiskami pogodowymi. Oprócz danych dotyczących zagrożeń, aplikacja pozwala być na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi danego miasta. Aby otrzymywać powyższe informacje, należy połączyć się poprzez aplikację z nadawcami, którymi mogą być urzędy miasta i gmin, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, zarządy dróg czy lokalne instytucje kulturalne. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie i skuteczne informowanie mieszkańców miast, przede wszystkim o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić na terenie miasta. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. Z końcem marca bieżącego roku weszły w życie zmiany dotyczące spółdzielni socjalnych. Nowelizacja ustawy pozwala m.in. na rozszerzenie katalogu osób, które mogą założyć bądź przystąpić do takiej spółdzielni. 31 marca tego roku weszły w życie zmiany w spółdzielniach socjalnych. Zmiany te dotyczą m.in. łatwiejszego ich zakładania, wzmocnienia roli pracowników tychże spółdzielni, możliwości utworzenia tzw. konsorcjum spółdzielczego. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z myślą o ułatwieniu funkcjonowania spółdzielni socjalnej wprowadzono nowe instrumenty wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Przykładem może być wsparcie dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej. W wyniku nowelizacji dotychczasowych przepisów zostały wprowadzone również nowe instrumenty wsparcia z Funduszu Pracy. Są one adresowane do osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w spółdzielni socjalnej. Ministerstwo zapewni wsparcie w formie możliwości przyznania środków na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia. Nowelizacja pozwala również na łatwiejsze zakładanie takich spółdzielni poprzez poszerzenie zakresu osób, które mogą ubiegać się o jej założenie lub przystąpienie do niej. Dodano osoby nie pozostające w zatrudnieniu lub nie wykonujące innej pracy zarobkowej oraz osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą. W myśl znowelizowanych przepisów spółdzielnie socjalne zyskały możliwość tworzenia w formie umowy konsorcjum spółdzielczego. Regulacja ta jest istotna z punktu widzenia zwiększenia potencjału ekonomicznego spółdzielni, wspólnego organizowania sieci produkcji, handlu i usług, organizowania wspólnej promocji działań spółdzielczych oraz wspólnego występowania w zamówieniach publicznych. Podczas prac parlamentarnych Senat podjął uchwałę wprowadzającą do procesu poprawkę umożliwiającą przystąpienie do umowy konsorcjum spółdzielczego organizacjom pozarządowym lub tzw. podmiotom kościelnym, prowadzącym jednostki nastawione na reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki tej nowelizacji spółdzielnie socjalne będą miały możliwość rozwinięcia skrzydeł dla większego rozwoju i lokalnego zmniejszenia bezrobocia.
Dla Wiadomości Dnia Paweł Albiniak. Maszyny rolnicze, konkursy, porady i występy lokalnych zespołów to tylko niektóre z atrakcji, które są przygotowywane na drugą edycję Powiatowego Dnia Rolnika. Po raz kolejny odbędzie się Powiatowy Dzień Rolnika, a na tę imprezę zapraszamy 13 maja tego roku w Kutnie przy ulicy Sklęczkowskiej 42 na terenie firmy Agroma Centrum Techniki Rolniczej Oddział Kutno. Jest to druga edycja inicjatywy organizowanej wspólnie przez Agromę w Poznaniu, Agencję Rozwoju Regionu Kutnowskiego i Powiat Kutnowski. Dzień Rolnika to wydarzenie o charakterze powiatowym. Jego celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa o programach unijnych i potencjale lokalnego rolnictwa, pokazanie jego walorów i integracja środowisk rolniczych powiatu kutnowskiego. Rolnictwo to nasza duma, a kutnowskim rolnictwem możemy się szczycić. Podczas Dnia Rolnika zaprezentujemy lokalne koła gospodyń wiejskich oraz pozwolimy skosztować tradycyjnych produktów kulinarnych i dań podawanych przez starostę kutnowskiego. Nie zabraknie konkursów na tradycyjny wypiek chleba, perfekcyjnego rolnika i gospodynię, jak i małego gospodarza. Przez cały dzień dostępna będzie strefa wystawiennicza firm rolniczych. Pokażemy też rolnictwo dawniej oraz zapewnimy zabawę najmłodszych w strefie dziecka. Stawiamy na lokalność, dlatego czas umilać nam będą nasze lokalne, ale znane zespoły muzyki disco polo. Wśród artystów Laser Dominik Kaczmarski oraz Allegro Dance, a także zespoły Finezja, Lans i Quattro. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że szynka z indyka podawana pacjentom w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym w 78% składa się z wody. Co na to przedstawiciele placówki? Najnowszy raport opublikowany przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazuje, że choć o koszmarnych posiłkach w szpitalach alarmuje się od lat, nic w tej sprawie się nie zmienia. Wśród 20 placówek figurujących w raporcie znalazł się Kutnowski Szpital Samorządowy. Kontrola wykazała, że szynka z indyka, która podawana jest pacjentom, w 78% składa się z wody. Głównym problemem w tej sytuacji jest to, że to nie szpital jest podmiotem odpowiedzialnym za żywienie pacjentów bezpośrednio, dlatego że zgodnie z przetargiem, który został rozstrzygnięty już jakiś czas temu, realizowała to firma zewnętrzna w ramach tego przetargu. Z raportu wynika, że w polskich szpitalach jest za mało warzyw i owoców, a za dużo przetworów mięsnych i tłustych wędlin złej jakości. Chorym serwuje się ciężkostrawne potrawy. Brakuje natomiast mleka i jogurtów. Narodowy Fundusz Zdrowia, płacąc szpitalowi, płaci głównie za procedury związane z leczeniem pacjentów. Jeżeli szpital dostanie więcej pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na przykład na opracowanie stawek żywieniowych dla pacjentów, tak jak jest to w zakładach karnych, myślę, że jakość tego żywienia się poprawi. Kutnowski Szpital Samorządowy zatrudnił na umowę zlecenie dietetyka, który dba o jakość żywienia pacjentów ze strony placówki. Bez dodatkowych pieniędzy z NFZ niewiele może jednak zrobić, bo ma do dyspozycji jedynie żywność oferowaną przez zewnętrzną firmę cateringową. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Żeby zostać profesjonalnym rodzicem zastępczym, niezbędne jest przejście wielu etapów weryfikacyjnych. Konieczne są m.in. opinia psychologa i ukończenie odpowiedniego kursu. Wiele osób uważa, że nie podoła wymaganiom stawianym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Żeby im pomóc, organizowane są specjalne szkolenia i warsztaty. Powiat Kutnowski wspiera aktywnie ponad 150 rodzin wychowujących blisko 220 dzieci. Choć liczby mogą wydawać się wysokie, wciąż potrzeba jest osób chętnych, które chcą zostać rodzinami zastępczymi. Takim rodzicem dla swoich wnuczek jest pani Irena Stokwisz. Współpracujemy w ogóle z PCPR-em tutaj w Kutnie. Wcześniej współpracowaliśmy z MOPS-em w Krośniewicach. Także z funduszy, które po prostu są przekazywane dla dzieci, tak, bo to są pieniążki na dzieci, wyłącznie dla dzieci, z pomocy właśnie, które PCPR wypłaca i 500+ i 660 zł na dziecko. W tym roku żeśmy dołożyli wszelkich starań, że dziewczynki mają piękny, bajkowy pokój. Jak właśnie wygląda wsparcie od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej? To właśnie kontaktujemy się, jeżeli coś potrzeba. Przyjeżdża do nas pani, koordynator. Kontaktujemy się również z panią Ewą Wypych, jeżeli coś potrzeba. Byliśmy też na rozmowie z panem psychologiem, panem Karolem. Także są kontakty takie, raczej można powiedzieć, bo to musi być, tak? I taki jest wymóg, żeby to wszystko kontrolować.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej może być powierzane osobom, które dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony, nie są ograniczone w czynnościach prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz opinią psychologa, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe. Kandydat na rodzica zastępczego musi przejść szkolenie. To szkolenie jest organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zazwyczaj raz w roku takie szkolenie organizujemy i kandydaci, przechodząc wszystkie punkty tego szkolenia, otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne i dopiero wtedy mogą stać się rodziną zastępczą. 8 czerwca odbędzie się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Z tego miejsca dzisiaj chciałbym też serdecznie zaprosić wszystkich na to wydarzenie, te 8 czerwca, właśnie spotkanie się w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego na stadionie Małej Ligi Baseballa. Dla Wiadomości Dnia Paweł Albiniak. Mieszkańcy Kutna mają już tylko 3 dni na składanie projektów w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego. Do poniedziałku 16 kwietnia można zgłaszać projekty w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego. W procesie składania wniosków mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które mieszkają na terenie Kutna. Do tej pory złożonych zostało kilkanaście wniosków, zarówno przez naszą stronę elektronicznie, jak i takich wersji papierowej. Projekty, które składali mieszkańcy w tym roku, dotyczą różnych spraw. Pojawiło się dużo projektów związanych z wybudowaniem czy wyremontowaniem placów zabaw czy siłowni zewnętrznych. To taki sztandarowy w zasadzie pomysł. Poprzednie edycje budżetu obywatelskiego cieszyły się dużym zaangażowaniem mieszkańców, którzy chcą mieć realny wpływ na wizerunek Kutna. Ubiegłe lata pokazały nam, że mieszkańcy tak naprawdę czekają często do ostatniej chwili, żeby te projekty złożyć, czy tutaj w urzędzie, czy przesłać, tak jak w roku ubiegłym, przez stronę internetową. Także myślę, że rozstrzygnie się to w najbliższy weekend i w poniedziałek. Przedstawiciele magistratu czekają na pomysłodawców w pokoju numer 410 do godziny 18 w poniedziałek 16 kwietnia. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Góry. Dla jednych są częścią krajobrazu, dla innych wyzwaniem. I choć wyprawa na najwyższe szczyty jest ryzykiem, są tacy, którzy to ryzyko podejmują nieustannie. Jedną z tych osób jest Piotr Pustelnik, himalaista i alpinista, który był gościem kutnowskiej biblioteki. Biblioteczny cykl Mocna Literatura tym razem wspiął się wysoko w góry. Gościem spotkania był himalaista i alpinista Piotr Pustelnik, zdobywca 14 szczytów liczących powyżej 8000 metrów nad poziomem morza. I góry to bardziej pasja czy bardziej nauk? To jest po prostu taki sposób życia. Pasja tak, dlatego że nic nie rodzi się samo. To wszystko się bierze z jakichś predyspozycji, z jakichś takich indywidualnych odbiorów człowieka, ale generalnie jak już się potem wkroczy na ten świat, tak jak pan powiedział ładnie, wędrówek, to one stają się potem częścią życia. A to niełatwe życie, nie tylko dla samego alpinisty czy himalaisty. Ci, którzy zostają w dole, rodzina, bliscy, przeżywają takie wspinaczki o wiele bardziej. Najbliżsi zdają sobie z tego sprawę. Jak sobie zdają z tego sprawę, no to wiedzą, że jeśli się wyjeżdża na jakąś wyprawę, no to niestety czasami może się coś na niej wydarzyć. Oczywiście my nie zakładamy tego, my tego nie chcemy, nie bierzemy tego bardzo poważnie pod uwagę. My po prostu się z tym liczymy. Ale bez wątpienia, i zawsze to powtarzałem, że dla osób, które zostają, ten czas jest znacznie gorszy niż dla tych, którzy wyjeżdżają. Piotr Pustelnik jest także autorem projektu Trzy Korony, pomysłu na zdobycie korony Ziemi, koronki Ziemi, czyli drugich co do wysokości szczytów kontynentów, a także korony Himalajów i Karakorum. Wszystko rozbiło się niestety o bardzo prozaiczne rzeczy, a mianowicie o fundusze, i ten projekt nie został dokończony. I nie wiem, czy ja go jeszcze dokończę. Staram się tak powolutku dokładać coraz to kolejne szczyty, ale no nie ma pewności do samego końca. Od 2 lat Pustelnik planuje wyprawę na Antarktydę. Tutaj też najtrudniejszym szczytem do zdobycia są fundusze na wyprawę. W kutnowskiej bibliotece rozmawiano o książce Ja Pustelnik, której Piotr Pustelnik jest współautorem. Dla Wiadomości Dnia Radosław Wąs.
Mocne uderzenia na początek 14. edycji Kutnowskiego Festiwalu Złoty Środek Poezji. Na scenie zabrzmiały doskonale znane utwory Wojciecha Waglewskiego i jego zespołu WW. Czwartkowy wieczór upłynął wraz z lirycznymi tekstami z ostatniej płyty zespołu WW, która nosi tytuł 7. Słyszałaś pewnie już gdzieś to samo, ja też to z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi wierzyć gdzieś od rana, że wpadłem na to sam. Wojciech Waglewski z kolegami w klimatycznym anturażu rozpoczęli 14. edycję festiwalu Złoty Środek Poezji. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. Festiwal Złoty Środek Poezji to spotkania, dyskusje, koncerty i oczywiście konkurs literacki. Dziś o poezji nie tylko awangardowej młodzież rozmawiała z eseistą, poetą i tłumaczem Jakubem Kornhauserem. Poezja dla niektórych była to w szkole rzeka nie do przebycia, dla innych język duszy. Szerzej o poezji, głównie tej awangardowej, opowiadał w Kutnowskim Domu Kultury Jakub Kornhauser, poeta, tłumacz, eseista, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Literatura to nie jest nic nudnego, literatura to jest przestrzeń eksperymentu, przestrzeń wiecznego eksperymentu. Każdy artysta, każdy poeta, każdy pisarz, który pisze, który tworzy, eksperymentuje z własnego doświadczenia, ale także eksperymentuje z formą słowną, z formą graficzną. Ale w dzisiejszych warsztatach głównie chodziło o poezję. Na spotkanie przyszła młodzież licealna, która z poezją chcąc, nie chcąc styka się na co dzień. Myślę, że poezja jest jednym z kluczowych elementów w naszym życiu. Kształtuje naszą świadomość, nasz światopogląd w bardzo dużej mierze. Poezja jest czymś bardzo ważnym, choć bardzo często też niedocenianym w dzisiejszym świecie, że dzięki niej potrafimy kształtować swoją osobowość, ale ta indywidualność w poezji zanika przez między innymi dlatego, że coraz więcej jest naśladowania takich światowych i po prostu popularnych tylko trendów, a nie tego, co jest ważne. Poezja zawsze jest specyficzna, to też sami poeci są często nierozumiani. I choć wydaje się, że powiedziano i napisano już językiem poezji wszystko, to przecież czegoś ciągle brakuje. Sądzę, że też dzisiejsza poezja powinna podejmować takie ciężkie tematy, jak na przykład
tematy na przykład polityki światowej, czyli konfliktów i cierpienia tych, którzy najbardziej na tym tracą, czyli cywilów. Coraz mniej jest poetów, którzy piszą o sprawach kluczowych zarówno dla Polski, dla społeczeństwa, jak i dla indywidualistów. Każdy jednak w literaturze będzie szukał czegoś innego i czegoś innego będzie mu w niej brakować. Dużo jest takich obszarów, które są niezagospodarowane do końca przez literaturę, czy przez poezję szczególnie. Chociaż ja najbardziej cenię taką poezję i taką pewnie będę próbował też pokazywać, która wychodzi naprzeciw wyobraźni, wychodzi naprzeciw tworzeniu, kreowaniu. To jest taka literatura, za pośrednictwem której sam czytelnik czy odbiorca może dokonać pewnej refleksji dotyczącej czy własnego życia, czy po prostu możliwości kreacji. Warsztaty odbyły się z okazji Festiwalu Złoty Środek Poezji, który potrwa do niedzieli. Dla Wiadomości Dnia, Radosław Wąs. W nocy zachmurzenie umiarkowane w całym regionie. Temperatura 8 stopni w Kutnie i Łowiczu, 11 w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W niedzielę częściowo słonecznie w całym regionie. Temperatura 22 stopnie w Kutnie, 25 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 12 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W poniedziałek przejściowe zachmurzenie, temperatura 24 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale.